bawimy się, podkreślam, bawimy z elementami sportowymi na Pińczowskiej Fieście Balonowej. W zeszłym roku zrobiliśmy podejście, mniejszej ilości balonów, teraz dzięki uprzejmości dyrektora aeroklubu regionalnego w Pińczowie, Andrzeja Dudarczyka, gości 10 balonów. Więc już liczba zacna, to jest taka w sam raz liczba na fajną fiestę. Leszek wspomniał o konwencji i tego naszego spotkania lotniczego i tą formułę starajmy się utrzymywać. Będziemy się starać my jako aeroklub utrzymywać następne lata. Jest okazja, żeby złożyć podziękowanie dla pana starosty, dla pani sekretarz. Ja jeszcze zauważyłem, że pan starosta ma w gapie, ma w plapie. I rozumiem, że kolega popał. Czyli rozumiem, że teraz do mnie kolega, tak? Czyli ja bardzo serdecznie witam 10 najlepszych załóg, jak mówił pan Andrzej, na południu Polski, tutaj na Poniedziu. Bardzo się cieszę, że możemy was gościć, chociaż jak wypłynął z tą inicjatywą, to z panią sekretarz baliśmy się, czy nie robi nas balona, ale kiedy zobaczę to odprawy, ponieważ wcześniej byłem oficerem Państwowej Straży Pożarnej i te odprawy nie są mi obce, więc się uspokoiłem, że rzeczywiście będziemy mieli fiestę balonową. Za to panie Andrzeju serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale te tradycje lotnicze tu na Poniedziu są długie, bo to jeszcze przedwojenne. Słynna szkoła szybowcowa Pińczów-Szybowych, no tutaj kształciło się wielu tych asów lotniczych, którzy potem bronili Anglii, łącznie z Stanisławem Skalskim, Tadeusz Duraj, tak można wymieniać, Finowie, Francuzi, ale chcę wam powiedzieć, że w 1784 roku jest taka wzmianka w Gazecie Warszawskiej, że w Pińczowie na rozpoczęcie szkoły wypuszczono dwa balony w powietrze o powierzchni, o średnicy 2 cali, czyli wówczas tutaj te włości należały do Franciszka Wielopolskiego i on się bawił konstruowanie i puszczanie balonów, także nie jesteście pierwsi i ta pierwsza fiesta też nie była pierwsza, bo już kilkaset lat wcześniej w Pińczowie balony puszczam, ale nikt nie latał. To wy jesteście pionierami, wy będziecie obserwować to poniżej z góry, życzę wam, aby tych doznań było strasznie dużo i tak szukałem, czego życzy się baloniarzom, bo wiem, lotnikom i tak dalej. No i wyczytałem doktorze Google, że życzy wam się dobrego dmuchania. Chodzi o wiatry na pewno, żeby balony w odpowiednim kierunku leciały. Życzę wam dobrego dmuchania, dużo doznań, uczty dla oczu i zapraszam za rok. Myślę, że w przyszłym roku więcej załóg zaprosimy i zwiększą tą fiestę balonową. Jeszcze raz dziękuję panu Andrzejowi za propozycję. Muszę tu wspomnieć, że wspomaga też dyrektor Banku Spółdzielczego, też wielki pasjonat lotnictwa, także już blisko sponsora mamy też potężnego na przyszłość. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Piękne spotkanie, piękna pogoda, także nieustające pasmo sukcesów od początku naszych zawodów. Lataliśmy pięknie, dużo, widowiskowo, bo wiatry nie były za silne, także balony pięknie tkwiły nad miastem, pięknie się pokazywały. No i, ale też przy tym wszystkim była rywalizacja i konkurencje, które zostały rozegrane. No jeszcze raz dziękuję mojemu koledze, wielkiemu instruktorowi Jackowi Barskiemu, że tak wspaniale tutaj załatwił sprawę sędziowania. A panu staroście oczywiście, że zechciał przyjąć patrona. To jest wspaniałe. Ja już na tyle dziękuję. Towarzyszenie nasze działało bardzo kameralnie i pomoc ze strony starostwa była dla nas bardzo ważna. Nawet pozwolę sobie powiedzieć, z takiego psychologicznego wsparcia dla nas do takich przedsięwzięć. Za co w imieniu Aeroklubu ja bardzo się dziękuję. Miejsce trzecie, Włodzimierz Klusek. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miejsce drugie, Teodor Bach. Właściwie dokładnie to Bieliczka. Kopalniska. Miejsce pierwsze, Waldemar Lekan, Stalowa. Waldemar Lekan, osoba nieprzypadkowa, skoczek spadochronowy, pilot szybowcowy, samolotowy, instruktor balonowy i nie wiem jakie jeszcze ma tytuły ten Walduś, ponad 40 lat lata. Słuchajcie kochani, no zespół Dżem chyba śpiewa, że w życiu piękne są tylko chwile. Dzięki wam, tym najlepszym baloniarzom w południowej Polsce, przeżyliśmy w Pińczowie bardzo piękne chwile. Bardzo się cieszę, że zechcieliście przyjąć zaproszenie prezesa Aeroklubu, że przybyliście tu do Pińczowa i że stworzyliście wspaniałe widowisko, które podziwiało nie tylko ci mieszkańcy, którzy tu byli i obserwowali, którzy nagradzali was brawami, ale jak wiecie, to prawie w centrum lotnisko miasta, także wiele set osób oglądało ze swoich balkonów te wspaniałe wyczyny. Wczorajszy pokaz wieczorny oglądałem z 3 kilometrów i powiem wam, że było fantastycznie. I jestem wam niezmiernie wdzięczny za to, żeście przyjechali i żeście to widowisko takie wspaniałe stworzyli. Ja wiem, że wy codziennie prawie latacie na tych balonach i dla was to jest taka powszedność, ale to, że czerpiecie z tego radość, to my też jesteśmy zadowoleni, bo widzieliśmy jakie uśmiechy były na waszych twarzach, jak ci mieszkańcy tutaj przychodzili i widzieli coś, co widzą rzadko, albo bardzo rzadko, nie wiem, może niektórzy pierwszy raz w życiu, nie tak jak wy. Dlatego jeszcze raz jestem zaszczycony, że mogliśmy tu na Poniedziu gościć najlepsze załogi, już nie w południowo-wschodniej Polsce czy południowej, tylko w Polsce. Brawa dla was wszystkich. Bardzo bym chciał podziękować panu Andrzejowi Włodarczykowi na jego ręce, całemu Aeroklubowi, że zaangażował się w to na maksa, bo inaczej nie byłoby tak pięknej, wspaniałej imprezy. Panie Andrzeju, od mnie, od władz samorządowych powiatu dla pana i dla pana członków podziękowania za tą wspaniałą fiestę balonową. Mimo jak widzicie, że spadochroniarz, to jednak balon zupełnie co innego. Nie będę mówił ile skoków, gdzie, no bo przy takich mistrzach jak tu Leszek Mańkowski, czy Waldemar, no to jestem...